syndrom opuszczonego gniazda, mi się wydaje, dotyczy osób, które jakoś tak nie do końca zbudowały sobie swoją prywatność. Ja mam tak, dużo się u mnie dzieje w życiu prywatnym, zawodowym, że moja więź została tak silnie stworzona, że nie brakuje mi tego tak zwanego bytowania. Cieszę się, że Zosia stanęła silnie na swoich nogach, pięknych, dwóch długich, zgrabnych i po prostu oddałam ją światu, bo dzieci się nie chowa dla siebie, tylko dla świata. Aktualnie mamy od 2 tygodni normalnie studia, w sensie, że jesteśmy w szkole i przygotowujemy się do egzaminów, ale ten czas, kiedy było online, nie, no był straszny, w sensie, no to było straszne, ja się czułam jak wariatka, mówiłam do siebie jakieś rzeczy, śpiewałam przed sobą, no bo to do kamery, więc to trochę, było to wyzwanie, ale no, trochę się zawiodłam, ale teraz jak już wróciliśmy do szkoły, to jest lepiej.